Cześć, nazywam się Michał Biarda, jestem dyrektorem technicznym i programistą w warszawskiej firmie e-commerce'owej. Ostatnio zrobiłem coś, czego przeciętny informatyk raczej na co dzień nie robi. Napisałem i wydałem powieść. Było to moje wielkie marzenie od lat i dzisiaj chciałbym tym marzeniem, jego małym fragmentem, podzielić się z Wami. Książka nazywa się Królik w Lunaparku. Tak się prezentuje. Na początek przeczytam Wam kilka zdań z tylnej okładki, a potem przedstawię mały fragment. Jak rozpoznać granicę między snem a wspomnieniem? Współczesna Warszawa. Troje nieznajomych. Jedna okraszona nutką fantastyki historia, która splata ich losy i wywraca ich życia do góry nogami. Student, licealistka i taksówkarz w średnim wieku mimowolnie znajdują się w centrum wydarzeń, którym bieg nadaje tajemniczy królik. Czy w obliczu grożącego niebezpieczeństwa wszystkim uda się zachować zimną krew i zdrowe zmysły? Mamy dziś 3 marca. Dokładnie 23 lata, 2 miesiące i 12 dni temu miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. Ludzie w całej Polsce obserwowali, jak były elektryk staje się ich prezydentem, ale garstka z nich przyglądała się zupełnie innemu wydarzeniu. W małym kościele pod Warszawą Alicja powiedziała sakramentalne tak, ku uciesze mojej, naszych znajomych i rodzin. Wesele nie było ogromne, powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie. Raptem jakieś 40, może 50 osób zebrało się przy paru stołach. Nie mogliśmy sobie pozwolić na więcej. Zresztą sami dobrze pamiętacie, jak to było w tamtych czasach. Rozejrzałem się po słuchaczach. Większość z nich to moi równolatkowie. Kilku było nieco starszych, a raptem jeden miał coś koło 30 i mocno odstawał od reszty. Parę głów pokiwało się na znak zrozumienia tematu. Mieliśmy naprawdę pyszne wiejskie żarcie oraz bimberek pędzony przez któregoś z wujków. Były tańce, krzyki, przyśpiewki i jakieś głupie zabawy. Upiłem się tak, że nie pamiętam nocy poślubnej. Panu młodemu można jednak wybaczyć, prawda? Uniosłem nieco koniuszki ust w geście ironicznego uśmiechu. Na twarzach kilkorga ze zgromadzonych również zagościła podobna mina. Niecałe 3 lata później, 5 listopada 93 roku, doczekałem się kolejnego z najpiękniejszych dni w życiu. Na świat przyszła moja malutka córeczka. Do tego czasu upijałem się regularnie, mniej więcej raz w miesiącu. Zaraz po narodzinach pierworodnej przeszedłem sam siebie i chlałem dzień w dzień przez tydzień. Nie umiem powiedzieć czemu, ale nie mamy na tyle dużo czasu, żebym sobie pofilozofował, więc po prostu przejdę dalej. Lekko zaschło mi w gardle, to też upiłem 2 łyki z przygotowanej zawczasu butelki z mineralką. Nikt się nie odzywał, czekali na dalszą część opowieści. Dopiero na koniec można było zadawać pytania, tak jak ktoś tu wymyślił zasady. Do tego czasu Alicja przymykała oko na moje hulanki. Po pojawieniu się córeczki diametralnie się to zmieniło. Coraz częściej wybuchające w domu awantury zdecydowanie nie pomogły alkoholowemu potworowi, który we mnie siedział, a tylko pobudzały go do działania. Wciąż jednak nie stoczyłem się na samo dno. W dniach trzeźwości byliśmy wzorowym małżeństwem, a nasze dziecko dorastało w atmosferze względnej miłości. Zrobiłem krótką pauzę i otarłem pięścią pojedynczą łzę, która pojawiła się na policzku. Wszystko runęło na początku maja 98. Wybaczcie, że nie podaję dokładnej daty, ale to był najbardziej przepity okres w moim życiu i po prostu nie pamiętam. Szef nigdy nie robił mi problemów, jak przychodziłem do roboty pod wpływem albo jak już w pracy wypiliśmy coś z chłopakami. Jemu też się to zresztą zdarzało. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale mieliśmy stresującą robotę i od czasu do czasu trzeba było coś chlapnąć, żeby nie zwariować. Sęk w tym, że w moim przypadku picie wymknęło się spod kontroli i tego pięknego, wiosennego dnia doprowadziło do niemal śmiertelnego wypadku. Ponownie daruję Wam szczegółowe sprawozdanie, zresztą znam tę historię jedynie z opowieści współpracowników. Miałem szczęście w nieszczęściu, że mój przełożony na tej feralnej zmianie również był na rauszu. Poleciałby nas zbity pysk, gdyby cała sprawa wyszła na jaw, więc ją zatuszowali. Facet, którego przez przypadek omal nie pozbawiłem życia, doznał obrażeń głowy i nie pamiętał niczego, co wydarzyło się bezpośrednio przed wypadkiem. Krótkie spojrzenie na słuchaczy. Nikt się już nie uśmiechał. Ale nie widziałem w ich oczach wrogości. Pociągnąłem kolejne 2 hausty wody i podjąłem opowieść.
Wszyscy pozostali oczywiście wiedzieli, co się stało, ale przełożony zamknął im gęby. Z jednej strony pokaźnymi premiami, a z drugiej groźbami zwolnień. Sytuacja na rynku pracy nie była kolorowa. Toteż każdy posłusznie zapomniał o sprawie, przynajmniej oficjalnie. Na co dzień jednak współpracownicy dawali mi mocno odczuć, że nie jestem już w firmie mile widziany. Odszedłem za porozumieniem stron jakieś 2 miesiące później. Żeby nie przyszła mi na myśl jakaś krucjata, otrzymałem oprócz krzyżyka na drogę całkiem pokaźną odprawę. Chyba nikt z was nie będzie zaskoczony, że sporo jej część przepiłem w kilku kolejnych tygodniach. Faktycznie, jak rozejrzałem się po sali, nie znalazłem ani jednej zaskoczonej miny. Oni wszyscy znali to z autopsji. W tym okresie atmosfera miłości w moim domu zginęła i przepadła, ja osiągnąłem dno. Alicja zabrała dziecko i wyprowadziła się do swojej matki. Dała mi ultimatum, że albo się pozbieram, przestanę chlać i znajdę sobie nową robotę, albo wystąpi o rozwód. Nie podała jednak żadnej konkretnej daty, po której miało to nastąpić. Papiery z sądu dostałem już 3 tygodnie później. W pijackim omoku podarłem jej i spuściłem w klozecie wraz z żygami, które wylały się ze mnie potężnym strumieniem. Usiadłem wtedy na zimnej posadzce koło wanny i pierwszy raz zacząłem się zastanawiać, co się stało, że moje życie podążyło w takim, a nie innym kierunku. Rzecz jasna, nic nie wymyśliłem, gdyż po chwili zasnąłem, ale coś w mojej głowie tego dnia przeskoczyło i w kolejnych miesiącach zacząłem powoli odgrzebywać się z mułu i odbijać od dna. Było to o tyle trudne, że nie miałem nikogo do pomocy. Żona bezproblemowo dostała rozwód, na byłych kolegów z pracy nie miałem co liczyć, ojciec od kilku lat nie żył, a matka nie chciała mnie znać. Kilka głów pokiwało się, jakby ich właściciele również to przerabiali. Nie rzuciłem alkoholu z dnia na dzień. Sami wiecie, że jest to niemożliwe i dzieje się tylko w filmach. Facet wylewa do zlewu całą zgromadzoną w domu wódę, bierze się w garść i nigdy więcej po nią nie sięga. U mnie ten proces trwał ponad pół roku. Zdarzały mi się sytuacje, że nie piłem już kilka tygodni, po czym absolutnie napierdolony nie byłem w stanie trafić do domu i spędzałem noc pod jakimś krzakiem. Dokładnie 15 lat temu udało mi się jednak podpisać zawieszenie broni zewnętrznym potworem i od tego dnia nie wypiłem nawet jednego piwa. Dało się słyszeć szmery uznania, a kilkoro słuchaczy nawet się uśmiechnęło. Nie powiem jednak, że było to proste. Wiele razy musiałem mocno się starać, aby oprzeć się pokusie ponownego zamoczenia ust w butelce. Alicja nigdy do mnie nie wróciła. Przestała mnie kochać i nie potrafiła wybaczyć tych straconych lat. Nie dziwię się jej, ale wspomnienia bolały czasem tak bardzo, że zachodziłem do baru, zamawiałem setkę i wpatrywałem się w nią tak długo, aż w końcu zabierali mnie ją sprzed nosa i wypraszali, bo tylko zajmowałem im stolik. Wóda cię w końcu zabije. Takimi słowami pożegnała mnie była żona, kiedy rozmawialiśmy ze sobą po raz ostatni. Może głupio to zabrzmi, ale stało się to poniekąd moim życiowym mottem. Chciałbym, żeby każdy z was wbił sobie to zdanie głęboko pod czaszkę i pamiętał, kiedy znów najdzie was ochota na mariaż z flaszką. Zakończyłem streszczać historię swojego pijaństwa. Pozostały jeszcze tylko 2 zdania, które każdy z tu obecnych musiał wypowiadać, zanim można było rozpocząć dyskusję. Dziękuję za uwagę. Mam na imię Zbyszek i jestem alkoholikiem. Ja również dziękuję za uwagę. Mam na imię Michał i nie jestem alkoholikiem. Ta książka nie jest o alkoholizmie. Jest o człowieku, który podnosi się z tego. Jest też o paru innych ludziach, którzy mają również ciekawe perypetie. Gdzieś tam jest tajemniczy królik. Wszystko się ze sobą miesza. Moim zdaniem jest ciekawie. Jak jest, musicie przeczytać sami. To by było tyle. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam. Król Luna Parku, Michał Wiatr.